Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 3 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o poselskim projekcie uchwały w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego oraz członków Rady Państwa w terminie do dnia 15 stycznia 1993 roku. Druki nr 572, 572-A i 589. Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji, pana posła Jana Łopuszańskiego. Proszę bardzo o spokój, żebyśmy mogli sprawnie jak najwięcej wykonać z porządku dziennego. Proszę bardzo, panie pośle. Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo. Jak państwo tu zgromadzeni zapewne pamiętacie, Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodległej wniósł wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego oraz członków Rady Państwa. W nawiązaniu do tego wniosku, który w chwili obecnej znajduje się w procedowaniu przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodległej wniósł projekt apelu, który Wysoka Izba miałaby skierować. Czy mógłbym prosić? Przepraszam, panie pośle. Bardzo proszę o zaprzestanie rozmów na sali. Proszę państwa, niepotrzebnie przedłużamy obrady. Bardzo proszę o spokój. Proszę bardzo, panie pośle. Który Wysoka Izba miałaby skierować, w myśl założeń projektodawców, do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, przy czym w uzasadnieniu tego wniosku zostało napisane, że prace komisji postępują w żółwim tempie. Prezydium Sejmu podjęło decyzję o tym, ażeby projekt tego apelu był rozpatrywany w pierwszym czytaniu przez połączone Komisje Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz Komisję Regulaminową i Spraw Poselskich, w imieniu których mam zaszczyt w chwili obecnej Wysokiej Izbie przedkładać sprawozdanie. Wnioskodawcy na początku pierwszego czytania zgłosili autopoprawkę. W swoim wniosku pierwotnie w projekcie apelu wnosili, ażeby prace Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej zakończyły się do 13 grudnia. W autopoprawce wnieśli o to, ażeby prace komisji zostały zakończone do dnia 15 stycznia i na tak sformułowanym wniosku, któremu dodatkowo dodano charakter projektu uchwały sejmowej, czego w sensie formalnym brakowało pierwotnie, obradowały połączone komisje. Chciałem poinformować Wysoką Izbę, że z jednej strony argumenty wnioskodawców przedstawione zostały, które zresztą oni tutaj sami najdokładniej przedstawią, z drugiej strony w polemice w czasie prac połączonych komisji podnoszony był jeden argument merytoryczny. Argument polegający na tym, że niezwykle rzadko, bodaj prawie nigdy w procedurach prawnych nie stosuje się terminu ograniczającego czas procedowania, jeżeli dotyczy to ustalania stanu faktycznego. Bo może się okazać, że ustalenie stanu faktycznego w terminie zaprojektowanym okaże się po prostu fizycznie niemożliwe. Ten argument podnoszony wydaje się, iż przekonał wnioskodawców, którzy w końcu dyskusji pierwszego czytania zmodyfikowali swój wniosek. I wniosek, który przedstawili ostatecznie, był wnioskiem uchwały, która miałaby zobowiązywać Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej do podjęcia intensywnych prac nad wnioskiem KPN-u i do nadania tej sprawie charakteru priorytetowego. W związku ze zmianą stanowiska wnioskodawców połączone komisje stanęły wobec bardzo trudnego problemu natury proceduralnej, ponieważ w większości komisji wydawało się, iż tak przeformułowany wniosek zmienia przedmiot obradowania komisji. O ile w pierwszym wypadku chodziło o ograniczenie procedowania pewną datą, w drugim wypadku chodzi wyraźnie o dokonanie oceny pracy Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W większości zgromadzonych komisji wydawało się, iż dokonanie takiej oceny na podstawie zgłoszonego wniosku nie jest możliwe. W głosowaniu
komisje przegłosowały negatywne stanowisko w stosunku do propozycji przeze mnie zreferowanej z druku 572 i 572a, czyli stanowisko negatywne w stosunku do propozycji dodania, znaczy określenia granicą czasową, datą 15 stycznia prac Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, natomiast wnioskodawcy z Konfederacji Polski Niepodległej wnieśli wniosek mniejszości w brzmieniu: Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązuje Sejmową Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej do podjęcia intensywnych prac nad wnioskiem KPN o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej karnej członków WRON i członków Rady Państwa i do nadania tej sprawie charakteru priorytetowego. To jest przedmiotem rozpatrywania Wysokiej Izby w drugim czytaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi. Prezydium Sejmu po wysłuchaniu Konwentu Seniorów proponuje ograniczenie debaty nad tym punktem porządku dziennego do wystąpień w imieniu klubów i kół poselskich, które nie powinny trwać dłużej niż 5 minut. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że ta propozycja została przez państwa przyjęta. Jest sprzeciw, tak? Jest sprzeciw, w takim razie przegłosujemy. Proszę o włożenie kart. Kto z posłanek i posłów jest za wnioskiem prezydium i wnioskiem konwentu, aby było to 5-minutowe wystąpienia? W imieniu klubów, tak, tak jak to zreferowałem. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że większością głosów Sejm przyjął propozycję Prezydium Sejmu, aby debata była ograniczona do 5 minut. Otwieram dyskusję. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Jerzy Wiatr z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przygotuje się pan poseł Józef Orzeł. Proszę bardzo, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej popiera wniosek komisji o odrzucenie poselskiego projektu uchwały o przyspieszenie zakończenia prac Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w sprawie członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i Rady Państwa w związku z decyzją o wprowadzeniu stanu wojennego. Uważamy, że projekt uchwały opiera się na błędnej ocenie toku prac Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w tej kwestii i że jego przyjęcie zaszkodziłoby właściwemu prowadzeniu tej trudnej sprawy. Sprawa stanu wojennego jest trudna i skomplikowana. Jego ocena dzieli opinię publiczną, która, jak wiemy z licznych badań, w większości uważa ówczesną decyzję za słuszną. Wyjaśnienie wszystkich uwarunkowań i motywów... Chwileczkę, panie pośle, bardzo przepraszam. Apeluję po raz kolejny do państwa o zaprzestanie rozmów. Naprawdę stwórzmy atmosferę do tego, żebyśmy mogli sprawnie obradować. Bardzo proszę, panie pośle, dalej. Wyjaśnienie wszystkich uwarunkowań i motywów, a także następstw dramatu stanu wojennego wymaga poważnych i prowadzonych w spokoju prac. Jeszcze raz mówimy, że konieczne jest dokonanie sprawiedliwej i obiektywnej oceny. Zatem w imieniu mojego klubu miałem zaszczyt opowiedzieć się w debacie sejmowej 1 lutego tego roku. Powtarzamy raz jeszcze. Chcemy wyjaśnienia sprawy stanu wojennego w całej pełni, bez ukrywania żadnego aspektu ówczesnego dramatu. Rozumiemy skalę tego dramatu i właśnie dlatego chcemy, by dokonana była ocena taka, jakiej wymaga sprawiedliwość i jakiej wymaga prawda historyczna. Wnioskodawcy zarzucają Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej dopuszczenie do przeciągania sprawy. Zarzut ten uważamy za niesprawiedliwy i niezgodny ze stanem faktycznym. Komisja stoi przed zadaniem trudnym i czasochłonnym z trzech co najmniej powodów. Po pierwsze, gdyż w sprawie jest zaangażowanych wiele osób.
Po drugie, gdy strona dowodowa wymaga zbadania licznych dokumentów, w tym tych, które dopiero obecnie stają się dostępne. I wreszcie dlatego, że wniosek wstępny złożony przez grupę posłów Konfederacji Polskiej Niepodległej był niestarannie przygotowany, na przykład co wyraziło się w tym, że dopiero po 11 miesiącach wnioskodawcy wyjaśnili, który to artykuł kodeksu karnego mieli na myśli, mówiąc o odpowiedzialności karnej autorów stanu wojennego. W ramach Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej działa zespół powołany w tej sprawie i przewodniczącym jest wiceprzewodniczący komisji pan poseł Michał Janiszewski z KPN. Ani ten zespół, ani prezydium komisji, ani wreszcie cała komisja nie przeciągają sprawy, a jedynie dokładają starań, by była ona poprowadzona zgodnie z obowiązującą procedurą i wnikliwie. Taka właśnie powinna być ta droga, po której zmierzamy do wyjaśnienia i właściwego zakończenia tej skomplikowanej kwestii. Gdy wreszcie Wysoka Izba będzie podejmowała decyzję o postawieniu w stan oskarżenia lub o umorzeniu postępowania w tej kwestii, musi Wysoka Izba mieć sprawę tak przygotowaną, by decyzja mogła być w pełni obiektywna i by była to decyzja, która ostanie się przed osądem historii. Dlatego opowiadamy się za odrzuceniem proponowanego projektu uchwały i będziemy głosowali również przeciwko wnioskowi mniejszości. Dziękuję panu posłowi. Głos zabierze, panie pośle, w kolejności będziecie państwo głosować. To w swoim czasie, panie pośle. No ale będziecie, klub będzie, nie, proszę państwa. To w swoim wystąpieniu pan poseł o tym powie. Ja proszę nie burzyć w tej chwili debaty. Proszę bardzo, pan poseł Lewandowski w kwestii formalnej prostuje coś. Proszę bardzo. Dziękuję, panie marszałku. Otóż pragnę powiedzieć, że zarówno pan poseł sprawozdawca, jak i pan poseł Wiadry boją się, że kolejni posłowie będą się odnosić do niewłaściwej treści uchwały. Otóż projekt uchwały Konfederacji Polski Niepodległej, najpierw był to apel. Później była to uchwała i w czasie posiedzenia komisji dokonaliśmy autopoprawki. I po dokonaniu autopoprawki usunęliśmy stamtąd ograniczenie terminu. Mówił o tym poseł sprawozdawca. Poseł sprawozdawca powiedział, że my uczyniliśmy to po odrzuceniu projektu uchwały dopiero jako wniosek mniejszości. Otóż nie. To jest bardzo istotne, dlatego że nie polemizujcie panowie, że jesteście przeciwko, bo tam jest termin. Dlatego że w tej uchwale po dokonaniu autopoprawki terminu nie było. Jeżeli jesteście przeciwko, to nie dlatego, że tam był termin. Dziękuję. Czyli rozumiem, panie pośle, że chodzi panu o to, że nie jest to uchwała zakreślająca termin, tylko wzywająca do przyspieszenia prac. Po dokonaniu autopoprawki treść uchwały jest taka, jak we wniosku mniejszości, ale to zostało dokonane przed głosowaniem. Dobrze, ale to poseł sprawozdawca mówił o tym. Nie, poseł sprawozdawca powiedział, że myśmy wniosek mniejszości zredagowali dopiero po odrzuceniu pierwotnego projektu uchwały, a to jest nieprawda. Wcześniej była autopoprawka. Nie, tak nie powiedział poseł. Proszę państwa, proponuję w ten sposób, może nie wyjaśniajmy już tego, co nie ma takiego większego może znaczenia. To znaczy, natomiast prawda jest taka, że treść wniosku ZHN-u, KPN-u, wniosku mniejszości, jest wezwanie komisji do przyspieszenia prac nad... Panie marszałku, co jest bardzo istotne, że treść również uchwały po autopoprawce nie zawierała terminu. To jest bardzo ważne, bo przeciwko tej uchwale występuje się przeciwko uchwale, która nie zawiera terminu. Więc nie termin jest przyczyną. Dobrze. Panie pośle sprawozdawco, czy taki jest stan faktyczny, nie, że panie marszałku, wniosek mniejszości nie zawiera terminu? Ja jestem... Owszem, wniosek mniejszości nie zawiera terminu, ale ponieważ powstała, i ja to powiedziałem wyraźnie, ale nie w tym punkcie powstaje sprzeczność między relacją posła Lewandowskiego a moją. Ja przypominam raz jeszcze, że połączone komisje pod głosowanie nie poddały wniosku w brzmieniu takim, jakim on jest zawarty, autopoprawki w brzmieniu takim, jakim ona jest zawarta w sprawozdaniu w tak zwanym wniosku mniejszości, ponieważ uznały, że w takim kształcie nie mogą tego poddać pod głosowanie, ponieważ jest to zmiana przedmiotu
procedowania. Natomiast poddały pod głosowanie ten projekt wcześniejszy z datą, ponieważ natomiast Konfederacja Polski Niepodległej życzyła sobie, ażeby to było przedstawione Wysokiej Izbie zgodnie z normalną procedurą w tego typu sprawie, ich autopoprawka została wpisana do sprawozdania komisji i jest tu przedstawiona jako wniosek mniejszości. Nie, nie była głosowana jako taka. Głosowane było to, co było przedstawione w drukach 572 i 572a. Dziękuję bardzo. Sprawa chyba jest jasna. Myślę, że już jest problem wyjaśniony, panie pośle, bo tracimy czas chyba nad... Proszę bardzo, ale obawiam się, że panie marszałku, tylko jedno zdaniowe wyjaśnienie. Ja w żadnym fragmencie swojego wystąpienia nie twierdziłem, że wnioskodawcy proponują jakikolwiek termin. Natomiast zgodnie z wnioskiem wnioskodawców mówiłem, że domagają się przyspieszenia prac komisji. Tak, czyli dziękuję bardzo. Dobrze, że wyjaśniliśmy tę wątpliwość. Wszystko jest jasne. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, ja się chciałam odnieść może nie do samego tematu uchwały, to znaczy do sprawy pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za ten dramatyczny moment, a do samego sposobu działania w tym Sejmie. Otóż proszę państwa, Klub Konfederacji Polski Niepodległej zgłosił projekt uchwały, który macie państwo zawarty w druku, który brzmi w ten sposób, to jest pierwszy. Do Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej o podjęcie prac, to jest apel, nad wnioskiem Klubu Parlamentarnego Konfederacji Polski Niepodległej o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego oraz członków Rady Państwa, tak aby postępowanie to zostało zakończone przed dniem 13 grudnia 1992 roku. Jak państwo wiecie, co przedstawił poseł sprawozdawca, było to tematem obrad Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Komisji Regulaminowej i sprawozdanie pan poseł sprawozdawca był uprzejmy zdać. Ja chciałam zwrócić uwagę na jedną sprawę, która według mnie jest bardzo niebezpieczną sprawą dla tego Sejmu. Otóż proszę państwa, projekt tej uchwały podpisał pan poseł Michał Janiszewski, który jest wiceprzewodniczącym Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, który jest mało tego, o ile ja zrozumiałam dobrze z obrad komisji, przewodniczącym podkomisji do tych spraw. Ja nie bardzo rozumiem, dlaczego członkowie komisji zarzucają sobie sami żółwie tempo i zajmują tą sprawą Wysoki Sejm. Na litość boską, jeżeli państwo uważacie jako wiceprzewodniczący komisji, jako przewodniczący podkomisji, że komisja działa w żółwim tempie, to albo zmieńcie wiceprzewodniczącego, albo działajcie nie w żółwim tempie. Czy naprawdę trzeba pracę tego Sejmu? Proszę państwa, ale to jest sprawa, do której chcę się odnieść ogólnie. To jest jedna osoba. Otóż uważam, że istotą pracy tego Sejmu jest tworzenie prawa. Natomiast tworzenie bez przerwy uchwał, apeli, które nie posuwa sprawy do przodu, które zajmuje temu Sejmowi czas. Naprawdę ludzie nas nie rozliczają z uchwał. Nie rozliczają, co my sobie wzajemnie powiemy, tylko rozliczają z tego, co zrobimy. Proponuję, żeby członkowie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, pan poseł, który sam sobie widocznie zarzuca żółwie tempo, wziął się po prostu do roboty. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, mija rok od czasu, gdy Konfederacja Polski Niepodległej skierowała wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej autorów stanu wojennego. I mija 9 miesięcy od czasu, gdy zespół, którym właśnie kierował pan poseł Janiszewski, zakończył swoją pracę i zebrał materiały dotyczące tego tematu. I otóż, jak do tej pory, z niepokojem obserwujemy to, że prace nad naszym wnioskiem przebiegają opieszale. Nasz niepokój
Budzi także zachowanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a zwłaszcza nierzetelność postawionych zarzutów. Wysunięta przez posłów, członków komisji interpretacja co do wniosku KPN-u jest co najmniej dziwna. Oto bowiem wysuwa się jako główny zarzut, z artykułu 246 kodeksu karnego, który mówi, że funkcjonariusz publiczny, który nie dopełnił obowiązków lub przekraczając uprawnienia, działał na szkodę dobra społecznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 10. Otóż, proszę Państwa, to jest po prostu śmieszny zarzut. Owszem, może w toku prac komisji zostaną ujawnione fakty i ten artykuł zostanie zastosowany jako artykuł pomocniczy. Ale przecież nie o to nam chodziło. Konfederacja Polski Niepodległej uważa, że takie postawienie sprawy po prostu ośmiesza parlament, ośmiesza komisję, ośmiesza posłów. Przepraszam bardzo, panie pośle. Bardzo państwa proszę o nieprzeszkadzanie w wypowiedzi, dlatego że to po prostu no, utrudnia i komplikuje nam procedowanie. Proszę bardzo, panie pośle. To, czego domagała się Konfederacja Polski Niepodległej, i to nie od dziś i nie od roku, to, czego domagała się KPN, to jest postawienie autorów stanu wojennego przed Trybunałem i pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej za wprowadzenie stanu wojennego, za pucz wojskowy, za powołanie pozakonstytucyjnego organu, jakim była Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Innymi słowy, za pociągnięcie ich do odpowiedzialności z zarzutu z artykułu 123 kodeksu karnego, zamach stanu. I za zamach stanu jest inna kara. Jest to kara od 5 lat do kary śmierci włącznie. Konfederacja Polski Niepodległej mówiła, że przyjdzie taki dzień, w którym generałowie Kiszczak, Jaruzelski oraz ich poplecznicy staną przed sądem. I mówiliśmy to już dużo wcześniej. Mówiliśmy to także wysyłając list otwarty do ministra obrony narodowej, pana Janusza Onyszkiewicza. Cytuję. Konfederacja Polski Niepodległej opowiadała się zawsze za publicznym i jawnym, sprawiedliwym procesem zbrodniarzy okresu komunistycznego w Polsce. Dotyczy to także osób odpowiedzialnych za wprowadzenie stanu wojennego. I otóż mamy tutaj kolejne zastrzeżenia co do tej jawności. Albowiem ze zdziwieniem i niepokojem przyjęliśmy odpowiedź, którą nadesłał nam pan minister. W liście tym czytamy, kierując się wyłącznie poczuciem odpowiedzialności za ochronę tajemnicy państwowej. Pan minister pisze, analiza treści i dokumentów chodziło o odtajnienie pakietu dotyczącego wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. To był tak zwany pakiet myśl przewodnia stanu wojennego objęty klauzulą tajne specjalnego znaczenia. Pan minister więc odpowiada, że analiza treści tych dokumentów pozwala bowiem na uzyskanie informacji o systemach dowodzenia siłami zbrojnymi, mobilizacji, militaryzacji państwa, a także o wojennej strukturze wojska, metodach pracy i funkcjonowania zależności sztabów szczebla operacyjnego. Pragnę podkreślić, że informacje te są w znacznej mierze aktualne. Otóż zakładając, iż stanowisko pana ministra jest zgodne z prawdą, trzeba stwierdzić kilka rzeczy. Po pierwsze, informacja, o których jest mowa, są już od dawna znane wszystkim, bo przecież były to informacje znane członkom byłego Układu Warszawskiego. Były to informacje znane i są to informacje znane wszystkim państwom, członkom NATO, przecież Zjednoczenie Niemiec dostarczyło im odpowiednich dowodów. A więc zatajnienie tych informacji nie ma tu żadnego znaczenia. Traktujemy to raczej jako obstrukcję. Również bardzo niedopuszczalne. Proszę, panie pośle, do konkluzji się zbliżać. Dobrze, już kończę. Niedopuszczalne jest wówczas również dla nas, niedopuszczalna była dyskusja, która toczyła się na połączonych komisjach regulaminowej i Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Ataki, które szły na nas ze wszystkich stron, były po prostu żenujące. Przekonały nas o tym, że obrońcy generała Jaruzelskiego, Kiszczaka, z
znajdują się nie tylko po stronie komunistów, znajdują się także w innych ugrupowaniach. I otóż chcieliśmy... Panie pośle, bardzo proszę kończyć. No niestety dyscyplina... Dobrze, panie marszałku, konkluzja. Tak. Na samo zakończenie chciałem stwierdzić, że możecie państwo głosować przeciwko temu wnioskowi. Możecie głosować przeciwko, ale chcemy powiedzieć jedno, że Konfederacja Polski Niepodległej prędzej czy później postawi autorów stanu wojennego przed sądem. Zrobimy to sami lub z innymi, ale zrobimy to. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi. Głos ma pan poseł Adam Łukomski ze Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Przygotuje się pan poseł Marek Markiewicz. Proszę bardzo, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Projekt uchwały KPN, jak wiadomo, przez posłów z Komisji Regulaminowej i Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej został odrzucony i rekomendujący to stanowisko klub ZHN w pełni podziela. Postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej przeprowadza się, chciałbym to przypomnieć, według zasad obowiązujących w ustawie o Trybunale Stanu, która z kolei odwołuje się do przepisów Kodeksu Postępowania Karnego. KPK zaś, jak wiadomo, formułuje pewne zasady pryncypialne, według których powinno toczyć się postępowanie. Do tych zasad należy najważniejsza zasada wykrycia prawdy materialnej. I wszystkie inne muszą ustąpić, gdyby miała być naruszona ta właśnie jedna najważniejsza zasada. W szczególności musi jej ustąpić zasada szybkości postępowania przygotowawczego. Na Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej spoczywa także bezwzględny obowiązek zagwarantowania praw do obrony osobom objętym wstępnym wnioskiem. I to niezależnie od osobistego stosunku, jaki mają niewątpliwie do samego przedmiotu sprawy poszczególni jej członkowie. Jest rzeczą bowiem zrozumiałą, że politycznego stosunku do przedmiotu sprawy nie zostawi się za drzwiami sali, w której posiedzenia komisji się odbywają, ale jest rzeczą pierwszorzędnej wagi, aby postępowanie prowadzone przez te osoby prowadzone zostało z zachowaniem wszelkich zasad procesowych. W szczególności członkowie komisji nie powinni być poddawani jakiejkolwiek presji i to z którejkolwiek strony. A tak niestety ostatnio się zdarza. Najpierw bowiem czynią to obrońcy osób objętych wstępnym wnioskiem, kierując do marszałka Sejmu rodzaj skargi na członków komisji i jej przewodniczącego oraz wykorzystując do tego celu niektóre pisma, między innymi Politykę, której redaktor gromi członków komisji za rzekome naruszenie praw do obrony, nie fatygując się jednak nawet na chociażby jedno posiedzenie tejże komisji. Zanim redaktor Podemski, bo o nim jest mowa, napisze jeszcze coś w jego zapewne przekonaniu obiektywnego o pracach Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, to dobrze byłoby, aby wcześniej zechciał się zapoznać chociażby ze stenogramem z posiedzenia komisji. Uważna lektura tego dokumentu mogłaby go bowiem doprowadzić do wniosków cokolwiek odmiennych od tych zawartych w skargach osób, zacytuję tutaj z jego artykułu, z pierwszego szeregu adwokatury. Także jako niedopuszczalny nacisk na suwerennie działającą komisję należy potraktować próbę KPN-u w postaci projektu uchwały sejmowej zobowiązującej Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej do szybszych prac nad tą sprawą, bowiem rzekomo postępowanie w niej toczy się w żółwim tempie. Posłowie z KPN-u w dążeniu do efektownych, spektakularnych wystąpień wykazują także zaiste zdumiewającą konsekwencję, której kolejnym przykładem jest niniejsza sprawa. Mówiła o tym już pani poseł Krzyżanowska, ja również potwierdzam własne wrażenie z tej sprawy. Otóż pan poseł Michał Janiszewski, jako członek klubu parlamentarnego KPN, podpisując projekt uchwały, wyraża swoiste wotum nieufności w stosunku do samego siebie, jako członka Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i członka zespołu roboczego, który prowadził właśnie tę sprawę. I w tym miejscu chciałbym to sprostować. Być może chodziło o to panu posłowi Moczulskiemu, żeby właśnie w tej kwestii dokonać sprostowania faktów. I ja właśnie prostuję. Otóż nieprawdą jest to, co powiedział pan poseł Mazurkiewicz, że postępowanie zespołu roboczego zakończyło się 9 miesięcy temu. Zakończyło się w sierpniu, panie pośle, w sierpniu tego roku. Proszę, zapraszam do komisji przekonać się, kto tutaj z nas ma rację.
Co to znaczy materialne zakończenie prac? Bo ja tego jako prawnik pierwszy raz z czymś takim się w ogóle spotyka. Bardzo proszę o nieprzeszkadzanie panu posłowi. Bardzo proszę o nieprzeszkadzanie. Proszę bardzo, panie pośle. Panie marszałku, prosiłbym o odliczenie. Odwołuję się do tego argumentu. Proszę bardzo, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, której jestem członkiem, odrzuca zarzut przewlekłości postępowania w tej sprawie. Fakt, że postępowanie toczy się już rok czasu, nie oznacza bynajmniej, że jest ono przewlekłe, a więc że czas trwania postępowania wynika z opieszałości lub złej woli jej członków. Chciałbym przypomnieć tylko, jak dużo czasu zajęło, i również była o tym mowa, wyjaśnianie kwestii formalnych związanych z błędnym sformułowaniem samego wniosku wstępnego. Komisja czyniła i czyni wciąż iście heroiczne wysiłki, żeby rzeczywiście dokonać jakiejś właściwej interpretacji tego wniosku. Kwalifikacja prawna nie została podana przez rok czasu przez wnioskodawców. Artykuł 246 został przyjęty, i panowie o tym wiecie, jako kwalifikacja wstępna. Nie wyklucza to możliwości zmiany tej kwalifikacji w toku dalszego postępowania. I o tym wam powiedziano w czasie prac nad tym wnioskiem wstępnym, a dzisiaj pan Mazurkiewicz znowu rozwija tutaj argumentację przeciwko tej kwalifikacji. Trzeba troszkę obiektywizmu, panowie. Wysoki Sejmie, reasumując, mając powyższe na uwadze te wszystkie fakty i te refleksje, jakie się wiążą z tym, co jest przedmiotem niniejszej sprawy, klub nasz bynajmniej merytorycznie nie jest przeciwny temu, aby sprawa została właściwie rozstrzygnięta, ale chcemy, żeby to było w atmosferze takiej, która będzie określona jako atmosfera zgodna z przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy o Trybunale Stanu i Kodeksu Postępowania Karnego. I dlatego będziemy głosować za wnioskiem komisji oraz przeciwko wnioskowi mniejszości. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Minutę dodałem panu w nagrodę za przeszkadzanie. Głos ma pan poseł Marek Markiewicz. Przygotuje się pan poseł Jarosław Kaczyński. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Kilka razy już się tak zdarzyło, a zdarza się teraz, że powstaje zgiełk, wrzawa, by nie szukać innych słów, wokół spraw bardzo ważnych, które powinny nas łączyć, a nie dzielić. Jeżeli powstaje zgiełk wokół sprawy dla historii naszego państwa tak ważnej jak stan wojenny i jego ocena, to nie musimy się różnić intencjami, bo chyba nikt nie zarzuci Solidarności, że nie dąży do tego, by sprawiedliwość została wymierzona. Bo chciałbym przypomnieć, że to przeciwko Solidarności ten stan wojenny był wymyślony i przeprowadzony. Dlatego też my stawiamy pytanie, czy zgodnie z naszymi postulatami, a także w duchu naszych doświadczeń, rozstrzyganie tych spraw ma się dokonywać w atmosferze wrzawy, czy w atmosferze pracy i porządnego postępowania, o które my zabiegaliśmy, i to od lat 10. My przeżyliśmy procesy robione z Trybuną Ludu w ręce i szybko. Myśleliśmy, że przyjdzie czas i nie pomyliliśmy się, że będzie można porządnie te sprawy rozstrzygnąć. I po drugie, nie chcemy zgiełku wokół sprawy, która dla nas ma znaczenie fundamentalne. Powiem o to, w obecności pierwszego prezesa Sądu Najwyższego pojawia się problem z datą czy bez, ale przyspieszania pracy organu, który ma wymierzać sprawiedliwość. Postawiona została wyraźnie alternatywa. Albo z dowodami porządnie, albo szybko, bez żadnej ujmy mogę powiedzieć, po konfederacku. My zawsze twierdzimy, że trzeba w walce z niepraworządnością, bo widzimy przesłanki stanu wojennego właśnie w niepraworządności, stosować metody poważne i poważnej pracy. I po trzecie, chciałbym oddać dać wyraz protestu przeciwko metodom pracy, bo powiedzmy wyraźnie, albo pracujemy porządnie także w komisji i w Sejmie, albo nie. Jeżeli w komisjach obu połączonych przedstawiono projekt uchwały o takiej treści, jak przedstawił pan poseł Łopuszański, jeżeli przewodnicząca komisji zapytała, czy panowie wycofujecie ten projekt, i padła odpowiedź negatywna,
W związku z tym, zgodnie z procedurą, ten projekt jest przedmiotem, obrad Sejmu. Bardzo proszę, czy Sejm ma zajmować się wspólnym redagowaniem tekstów, których nawet komisja nie była wtedy w stanie ocenić? I to jest następne pytanie, które trzeba dość wyraźnie postawić. I dlatego, nie dlatego, że chcielibyśmy opóźniać, idąc ręka w rękę z komunistami, jak to padło wręcz z tej trybuny, ale dlatego, że chcielibyśmy porządnie na każdym etapie tę sprawę doprowadzić, ale przede wszystkim w poszanowaniu pewnej ważności tej sprawy, która nie powinna rozstrzygać się w zgiełku, czego efekt widzimy także po stronie osób objętych wnioskiem. My chcemy to doprowadzić i zachęcam w imieniu także komisji, której jestem członkiem, do równie rzetelnej i skrupulatnej pracy, nie tylko nad tą rezolucją, ale nad wnioskiem, wnioskami dowodowymi i czytaniem owych 40 tomów akt, które nie są do końca przeczytane. I my także to wiemy. Dziękuję panu posłowi. Głos zabierze pan poseł Jarosław Kaczyński, Porozumienie Centrum. Przygotuje się pan poseł Janusz Choiński. Proszę bardzo, panie pośle. Panie Marszałku, Wysoka Izba, tutaj trwają od jakiegoś czasu rozważania nad procedurą quasi-sądową, nad regułami dowodowymi. To są wszystko oczywiście sprawy ważne, fundamentalnie ważne. Ja się tutaj z panem posłem ZHN-u zgadzam. Ale jest także inny problem. Ważniejszy, nie w tym sensie, aby ważność tych pierwszych problemów wyłączał, ale sądzę jednak, że ważniejszy. To jest problem porządku moralnego w tym kraju. To jest problem odpowiedzialności za czyny, które godziły w najbardziej podstawowe interesy tego narodu. Czyny, których aspekty prawne, których szczegóły na pewno muszą być przedmiotem rzetelnego postępowania dowodowego. Ale czyny, których wymiar ogólny, których treść i których kontekst historyczny jest znany od chwili ich popełnienia. I nie twórzmy tutaj, Wysoka Izbo, fikcji, że jest inaczej. Jest tak, jak jest. 13 grudnia na narodzie polskim została popełniona zbrodnia. Ciężka, wielka zbrodnia. Jedna z najcięższych w jego historii. I do dziś dnia ci, którzy tej zbrodni dokonali, chodzą spokojnie po warszawskich ulicach, po ulicach innych polskich miast. Tak. Pani poseł, dokonują się codziennie zbrodnie i się staramy w ramach możliwości, ja mówię tu o państwie polskim, jakoś je karać. A ta zbrodnia mimo jej oczywistości jak dotąd nie została ukarana i o to właśnie chodzi. Przepraszam bardzo, panie pośle, bardzo państwa proszę, nie przerywajcie wystąpień. Każdy ma prawo wystąpić, przyjęliśmy pewne reguły i to po prostu przeszkadza. No. Każdy panie marszałku, może wygłaszać no, rzeczy, które budzą kontrowersje. Ale ja rozumiem zupełnie zainteresowanie tej części sali i te protesty, przecież w końcu o nich mowa. O ich. Także ta sprawa porządku moralnego w Polsce, sprawa przywrócenia normalności w Polsce, to jest kwestia, na którą należy spojrzeć nie tylko z punktu widzenia procedur. Bo proszę państwa, ci ludzie powinni podlegać zwykłemu prokuratorskiemu postępowaniu i powinni stawać przed zwykłymi polskimi sądami. To byłaby procedura normalna i oczywista wobec tego rodzaju przestępców, tego rodzaju zbrodniarzy. Tak się dzieje u naszych sąsiadów. Niemcy są państwem, narodem, jak to się mówi, państwowym, państwowotwórczym. To wszyscy przyznają. I proszę zauważyć, co się dzieje na terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Czy aby na pewno
to wszystko, co jest tam w tych sprawach robione, w sprawach byłych tajnych współpracowników Policji Politycznej, w sprawach zbrodniarzy, nawet jeżeli ci zbrodniarze są w bardzo podeszłym wieku. Czy to wszystko jest przypadek, czy to raczej jest po prostu dbałość o niemieckie państwo i dbałość o niemiecki naród? Jestem zupełnie przekonany, że jest to właśnie to drugie. I dlatego ta sprawa powinna być, oczywiście z przestrzeganiem procedury, z przestrzeganiem prawa do obrony, bo tego prawa nie wolno nikomu odmawiać, posuwana jednak szybko, maksymalnie szybko. A w ogóle powinniśmy się zastanowić nad zmianą procedury w tej sprawie i w podobnych sprawach, na przesunięcie jej, tych spraw do normalnych organów wymiaru sprawiedliwości. To jest rzecz bardziej przystająca do rzeczywistości działań tych ludzi niż to, co robimy w tej chwili. To nie było, wbrew temu, co mówił tutaj niedawno minister finansów, polskie państwo. I wielki błąd, który ciągle popełniamy, ja nie mówię do was, tylko do tej części sali, polega na tym, że my ciągle tego rzeczywiście naszego państwa nie budujemy. A przynajmniej przystępujemy do tej budowy bardzo niesporo. I to pierwsza sprawa, którą chciałem poruszyć. Ale jest także jeszcze druga sprawa. Otóż zabierała tutaj głos pani poseł Krzyżanowska. I pani Krzyżanowska, jak to zwykle czynią przedstawiciele Unii Demokratycznej, mówiła o dobrej pracy, o działaniach w tym parlamencie, o tym, z czego będziemy rozliczani. Otóż pani poseł Krzyżanowska wpisała się tutaj w taką bardzo niedobrą tendencję, w bardzo niedobrą socjotechnikę społeczną, która jest uprawiana przez jednych świadomie, a mam nadzieję, że przez panią poseł Krzyżanowską nieświadomie. Mianowicie chodzi tutaj o przedstawianie rzeczy w demokracji, w parlamentaryzmie normalnych, bo we wszystkich parlamentach się kłócą, we wszystkich parlamentach się spierają, we wszystkich parlamentach są różne trudności proceduralne jako rzeczy właśnie nienormalnych. I odwoływanie się do tego typu świadomości, który został ukształtowany przez ten poprzedni system. To jest działanie w istocie przeciwko polskiej demokracji. Ja bym chciał, żeby pani poseł Krzyżanowska i inni posłowie Unii Demokratycznej w końcu zdali sobie z tego sprawę. Bo ja wiem, że oni są w tej chwili przy władzy i może demokracja w związku z tym nie jest im bardzo potrzebna, ale to się może zmienić. Dziękuję. Lista mówców została wyczerpana. Chciałbym teraz zapytać, czy przedstawiciel wnioskodawców pragnie zabrać głos. Proszę bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, dziękuję Panie Marszałku za możliwość zabrania głosu w tej sprawie. Jest tutaj szereg rzeczy do sprostowania i szereg aspektów do uwzględnienia. Ja myślę, że najważniejszy aspekt to jest ten, na który wskazał Pan poseł Kaczyński i o którym praktycznie nikt na tej sali poza naszymi klubami nie chciał dyskutować. Aspekt moralny. Natomiast na tej sali padało szereg głosów, które mijały się z prawdą. Nieprawdą jest, że poseł Janiszewski sam jeden może zmienić prezydium komisji, skład komisji, że sam jeden może wpłynąć na tempo prac komisji. To jest nieprawda. I wszyscy, którzy to mówili, wiedzą o tym. Nie jest również prawdą to, o czym tutaj mówiono, że posłowie Konfederacji Polski Niepodległej, autorzy tego projektu, domagają się przyspieszenia prac komisji. Chcą w stary, bolszewicki, komunistyczny sposób te prace przyspieszyć i że już znają winnych, i że chcą, żeby oni zajęli miejsca hańby, jak tutaj ktoś mówił na sali. Z tym miejscem to było tak, że przesłuchiwane osoby w czasie posiedzenia komisji siedzą sobie za stołem z jednej strony, a posłowie siedzą sobie za stołem z drugiej strony. Osoby objęte wnioskiem są równocześnie obecne na sali, jedna słucha zeznań drugich. Jest to zgodne z kodeksem procedury karnej? Pytam tutaj znawców prawa, którzy się wypowiadali. Czy to jest zgodne z kodeksem procedury karnej? A była sprawa kolejna. Zgłosiliśmy bardzo nieprzyzwoity rzekomo wniosek, ażeby te osoby zeznawały oddzielnie.
właśnie zgodnie z kodeksem procedury karnej. I ażeby te osoby nie zeznawały, siedząc za stołem vis-a-vis posłów, tylko ażeby te osoby, tak jak to jest na sali sądowej, zasiadły przed stolikiem, przed prezydium. To nie jest, może to jest miejsce hańby, może to nie jest miejsce hańby. Ale jest to normalnie praktykowane zgodnie z europejskim, czy jak panowie wolicie, inną, z europejską, czy jakąkolwiek inną procedurą. Więc nie mądźmy ludziom w głowy, że myśmy już tych ludzi osądzili, że my chcemy tych ludzi szykanować, że chcemy ich traktować po bolszewicku. Tutaj była mowa, że ten nasz projekt uchwały jest nieprzyzwoity. Otóż nasz projekt uchwały państwo macie przedstawiony w tak zwanym wniosku mniejszości. Dlaczego tak zwanym, powiem za chwilę. Otóż jest tutaj mowa, że my się domagamy, ażeby Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej prowadziła intensywne prace. Czy to narusza w czymkolwiek gwarancje osób objętych wnioskiem, żeby prace były intensywne? W ciągu 12 miesięcy komisja zdołała przesłuchać 3 razy osoby objęte wnioskiem. Wszystkie 3 przesłuchania były w listopadzie. Projekt wniosku, o którym tu mówimy, był 30 października. W momencie składania wniosku po 11 miesiącach nie było ani jednego przesłuchania osób objętych wnioskiem. Czy to dowodzi pieczołowitości pracy komisji? Czy taka przewlekłość postępowania rzeczywiście jest tutaj gwarancją dla tych osób, że one mają prawo do obrony? Nie, to raczej jest gwarancja, że nie będą nigdy objęte, że sprawa nie trafi do Trybunału Stanu. Otóż my mówimy, żeby prace były intensywne i jeżeli państwo zobaczycie, co jest dalej napisane, ażeby sprawa ta miała charakter priorytetowy, żeby jakieś inne afery alkoholowe, czy jakiekolwiek inne, które się pojawią, czy kolejne wnioski, które, jak wiemy, niebawem wpłyną do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, żeby te sprawy nie zakłóciły problemu, który ma już 11-letnią historię. A więc domagamy się, żeby prace były intensywne i miały charakter priorytetowy. Czy to narusza prawo do obrony? Czy to jest bolszewia? Pytam zarówno pana posła Łukomskiego z ZHN-u, jak i panów z Sojuszu Lewicy. I teraz chciałbym zadać panu posłowi sprawozdawcy, jak również pani poseł Oldze Krzyżanowskiej, która tutaj wykazała się dużą troską o przestrzeganie prawa i regulaminu. Dlaczego posłowie Konfederacji Polski Niepodległej nie mogli na posiedzeniu komisji w pierwszym czytaniu złożyć autopoprawki w tej sprawie? W ten sposób złamano 42 artykuł regulaminu, który mówi, że wnioskodawca może aż do czasu zakończenia drugiego czytania złożyć autopoprawkę. A posłowie KPN-u w czasie pierwszego czytania nie mogli. Było tak? Dlaczego nie mogli? Dlaczego uchwała po złożeniu autopoprawek przez posłów Konfederacji Polski Niepodległej nie została poddana pod głosowanie? Bo nie została. Było tak? Pan poseł Markiewicz też był. Było tak? Tak było. Dalej, kolejne pytanie. Panie pośle. Dlaczego po odmówieniu głosowania projektu uchwały po autopoprawce, kiedy zgłosiliśmy wniosek mniejszości w tej treści, który tu jest objęty, dlaczego ten wniosek mniejszości nie był głosowany wbrew regulaminowi? Przecież tak było. Możemy zobaczyć do stenogramu. Nie był głosowany. Proszę sprawdzić. Proszę sprawdzić. I dalej, byłem na posiedzeniu cały czas i wiem, panie pośle, jak było. Widać, pamiętamy troszkę inaczej. Otóż ten projekt nie został poddany pod głosowanie wbrew przepisowi regulaminu, ten wniosek mniejszości. I sprawa ostatnia. Mianowicie zgodnie z przepisem regulaminu Sejmu pierwsze czytanie projektu uchwały wymaga, żeby odbywało się przed właściwą komisją. Tutaj była to komisja regulaminowa oraz komisja odpowiedzialności konstytucyjnej i przed komisją ustawodawczą. Moje pytanie do Prezydium Sejmu brzmi, dlaczego ten projekt uchwały nie był rozpatrywany przez Komisję Ustawodawczą, tylko przez tamte dwie komisje. Pytam o to przewodniczącą Komisji Regulaminowej, która tak dużą troskę wykazała, ażeby prawo w tej sprawie było przestrzegane. Z uwagi na te pożałowania godne wypadki łamania regulaminu, które wcale nie tutaj nie miały na celu obrony prawa oskarżonych do obrony. A co miało na celu, to ja się nie podejmuję odpowiedzieć na to pytanie.
Otóż z uwagi na te pożałowania godne przypadki złamania regulaminu w związku z tą uchwałą składam wniosek, ażeby Sejm odesłał projekt uchwały do Komisji Regulaminowej oraz Komisji Ustawodawczej z wyłączeniem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która przecież jest stroną w tej sprawie i głosuje wiadomo jak. Żeby odesłał do Komisji Regulaminowej i Komisji Ustawodawczej zgodnie z regulaminem Sejmu w celu przeprowadzenia ponownego, zgodnego z prawem pierwszego czytania. Dziękuję.